Duch Chrystusowy, który wcześniej świadczył o cierpieniach mających przyjść na Chrystusa i o następującej po nich chwale. Pierwszy list Piotra. Pierwszy rozdział, 11 werset. Dwa przyjścia Chrystusa. Czytelnik Biblii uważnie rozważający proroctwa Starego Testamentu spotyka dwie kontrastujące i pozornie sprzeczne linie przepowiedni dotyczące nadchodzącego Mesjasza. Jedna z nich mówi o nim, że przyjdzie w słabości i upokorzeniu, jako człowiek boleści i zaznający smutku, jako korzeń z suchej ziemi, nie mający formy, ani urody, ani piękna. Jego oblicze ma być znieważone, jego ręce i stopy przebite, ma być opuszczony przez ludzi i przez Boga i ma mieć uczyniony grób między bezbożnymi. Druga linia proroc zapowiada wspaniałego władcę, oczyszczającego ziemię dotkliwymi sądami, zbierającego rozproszony Izrael, przywracającego tron Dawida większej niż Salomon okazałości i wprowadzającego rządy głębokiego pokoju i doskonałej sprawiedliwości. We właściwym czasie wypełnienie proroctw mesjańskich rozpoczęło się od narodzin syna dziewicy według Izajasza w Betlejem, według Micheasza i postępowało z doskonałą dosłownością aż do zupełnego spełnienia każdej przepowiedni o poniżeniu Mesjasza. Ponieważ grzech musiał być najpierw zgładzony i wtedy królestwo mogło być ustanowione. Żydzi nie chcieli przyjąć swego króla w takiej postaci, w jakiej był przedstawiony. Pokorny i siedzący na oślęciu. I na oślęciu, które było źrebięciem oślęcia. I ukrzyżowali go. Nie możemy jednak wyciągać wniosku, że niegodziwość człowieka udaremniła zamierzony cel Boga, ponieważ jego plany obejmują drugie przyjście jego syna, kiedy to przepowiednie dotyczące ziemskiej chwały Mesjasza otrzymają tak samo dokładne i dosłowne wypełnienie jak te, które dotyczyły jego ziemskich cierpień. Żydzi byli powolni w sercu, aby uwierzyć we wszystko, co prorocy mówili o cierpieniach ich Mesjasza. My jesteśmy z kolei powolni w sercu, aby uwierzyć we wszystko, co oni mówili o jego chwale. Z pewnością większa jest nasza wina, ponieważ powinno być łatwiej uwierzyć, że Syn Boży przyjdzie na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą, niż że przyjdzie jako niemowlę z Betlejem i cieśla z Nazaretu.